Zagórski. Przegrał główkę. Dobrze jednak Mariusz Zawodziński. Ładny strzał i Mariusz Zawodziński trafił do siatki. 85. minuta. Zaskakująco. Z lewej nogi. No to jest zmiana, o której mówiłem. Mariusz Zawodziński po długim rogu. Znakomite uderzenie. Świetnie, zaskoczony kompletnie był Damian Węglarz, a Zawodziński pokazał, że może niesłusznie gdzieś tam był na ławce rezerwowych. Bardzo ładny strzał, zaskakujące uderzenie. Świetnie to zrobił Mariusz, brawo. Kamil Tlaga od razu podchodzi, ale no, trzyma się Tlaga za nogę.